Pierwszy w życiu bolek. Wziął ci bardzo blisko. Tak, no ale najpierw się pojawił, wyszedł do przynęty i się kręcił się, nie? W okolicy. Jestem spóźniony, także lecimy. Okej, jesteśmy na miejscu Gdański Jelitkowo, będziemy łowić dzisiaj bolenie. Nigdy, słuchajcie, tutaj nie łowiłem. Zapowiada się dzisiaj fajny dzień, na pewno pogoda będzie bardzo fajna. Będzie to, mam nadzieję, pierwsze moje spotkanie z boleniami, bo wcześniej już próbowałem złowić tą waleczną rybkę, natomiast nigdy mi się nie udało. No a dzisiaj mam dobrego instruktora Rafała, który pokaże nam to łowisko i pokaże nam, jak dorwać tego bolenia. Łowimy w ten sposób, że rzucamy i tak sobie drepczemy wzdłuż brzegu, nie? Nie stoimy w miejscu, nie rzucamy jak to mają zwyczaj łowić się trocie. My sobie drepczemy i tam, gdzie widzisz spławę, a ryby nie złowisz, to sobie zapamiętujesz takie miejsce, to właśnie najlepiej jest po wejściach. To jest najlepszy punkt orientacyjny. Później wracasz, nie? Bo one bardzo często po prostu krążą w tych samych miejscach, nie? Okej, jesteśmy na miejscówce. No, nie ukrywam, że już tutaj pomachaliśmy z pół godzinki, zaczyna się robić jasno. Ponoć jak wzejdzie słońce, zrobi się jaśniej, no to są najlepsze momenty, żeby ona tutaj brała. Okoliczności przyrody bardzo fajnie to wszystko tutaj wygląda. No i ciśniemy. Miesiące na bolenia najlepsze. Kiedy to się zaczyna, kiedy się kończy? Jak łatwo zauważyć, trafiają się bolenie w Orłowie przy Belonie. Ale to są sporadyczne sztuki. Ja w tym roku słyszałem o jednym, więc jeżeli byłoby ich więcej, to też byłoby więcej tych boleni łowionych. Natomiast taki sezon boleniowy zaczyna się po tym, jak ucieknie belona z plaży. Na pewniaka jest to początek czerwca. Do końca sierpnia? Do końca sierpnia i nawet dłużej. Ja widziałem w połowie października bolenie przy plaży miejskiej w Gdyni, więc jeżeli na te warunki pogoda pozwalają, to można ich jeszcze szukać, aczkolwiek to już jest ciężka robota. No dobra, to pytanie teraz w sumie zasadnicze, nie? Jak jesteśmy przy tych boleniach, to czym powinna się charakteryzować dobra przynęta na bolenie? Na pewno błyski wahadłowe, które mają dość skąpą pracę, nie obracają się. No na pewno można tu polecić błyski Abu Tobi. Ale w tych niższych gramaturach 10-15 gram max, według mnie. Na pewno Seekery Savage Gira, też w tych niższych gramaturach. Słyszałem o tym, że łowią na Jacksony Seatrouty. Ja nie łowiłem, nie łowię. Natomiast słyszałem, że ryby na to padają. Są wynalazki na AliExpress, które też przynoszą ryby. I przede wszystkim woblery, które sprawdzają się na wodach śródlądowych, a w szczególności na zbiornikach ze stojącą wodą. Czyli zaporówkach. Zaporówkach, czasami jeziorach, bo też czasami na jeziorach występują. Więc takie przynęty, które sprawdzają się w takich warunkach, mi się wydaje, że też tutaj się sprawdza. Jak ta przynęta powinna pracować w wodzie? Bo mówiłeś, że nie powinna się obracać. Tak, znaczy nie powinna wpadać taki ruch wirowy. Tak? Aha. Czyli czasami taki błyski... korkociąg. Tak. Czasami takie błyski stosowane na trocie tak mają, że one tam mocno kolebią się. Powinna chodzić na boki, może lusterkować w przypadku błyski wahadłowej, można powiedzieć, ewentualnie. Ale dość skąpą pracę powinna mieć. To będzie taka strzała bardziej. No, ale też przynęty, ja łowiąc na błyski nie łowię szybko. Nie? Na woblery i owszem dość szybko, ale to też nie jest taki ekspres jak na rzece. Natomiast na błyskach, błyskami wahadłowymi łowię zdecydowanie wolniej. Natomiast nie puszczam tego w opad. Ja osobiście wiem, że są osoby, które tam lubią sobie puścić taką błyskę w opad i mają na to efekty w taki sposób łowiąc. Ja tego nie robię. Stosuję błyski, w szczególności jak jest mocno sfalowana woda. Ha, jest, normalnie szok. Pierwszy w życiu boleń. Kto wie, czy będzie mi go dane wyciągnąć. Morda się śmieje, nie?
Zobaczcie, zobaczcie, jest, jest odpadniona rybka. Pierwsza w życiu. Okej, zobaczcie, pierwszy w życiu boleń. Ja cię kręcę. I wypuszczamy oczywiście. Poszedł. Ale normalnie się cieszę. Rewelacja. Łowienie z jakichś bellyboatów, pływadełek, coś na ten temat jesteś w stanie powiedzieć? Ja nie łowiłem, ale mi się wydaje, że to jest dobry patent. Bo ona jest dalej, nie? Ta ryba. No, znaczy dalej. One są dość blisko, tylko są sytuacje, że ta ryba pojawia się gdzieś tam dalej od brzegu. My nie sięgniemy tego stojąc. Natomiast tu można spokojnie sobie podpłynąć i próbować łowić. Na pewno to jest dobry patent, żeby spróbować to bolenie. Jeszcze najważniejsze, słuchajcie, najważniejsze jest to, że da się łowić bolenie w środku dnia, w południe. Tak. Ja myślałem, że nie da rady. Nie. Jedyną porą, która nie przynosiła mi ryb, to jest wieczór zachodzący. Śmiało można próbować w dzień. Nawet największe upały, skwar totalny, można próbować. Jeżeli jest ta woda rzeczywiście mocno nagrzana, jest taka, jest zupowata, to one wpadają w taki letarg, sobie tak leniwie pływają, można je fajnie obserwować, no to natomiast często nie interesują się w ogóle przynętami, nie? Gdzie tutaj są łowiska właśnie na bolenia takie, gdzie faktycznie jakby ktoś chciał w sezonie letnim, może się wybrać przed wschodem słońca i coś złowić? Na pewno ryby są od Mierzei Wiślanej do plaży miejskiej w Gdyni na Stówę, tak? Bo stamtąd mam informację, że jakieś ryby zostały złowione, czy są łowione. Na tych gdyńskich plażach jest mniej ryb. To jest taka moja opinia i też kolegów. Jest mniej ryb, ale jakościowo podobnież są lepsze, czyli większe. Natomiast jeżeli chcemy tak nastawić się, żeby cokolwiek połowić i mieć ten kontakt z rybą, to wybierałbym plaże na przykład na Stogach czy na Górkach Zachodnich. Jest to taka, powiedzmy, mekka boleniowania morskiego, jest tam to wszystko się zaczęło. Ja łowię dzisiaj na zumą Prozander, to nie jest kij do takich połowów. Natomiast co ty byś polecił właśnie typowo pod bolenia? No, typowe wędki boleniowe. Łowimy tym, co mamy, tutaj nie trzeba jakichś specjalnych mieć preferencji co do tego. Ja natomiast używam wędki dość krótkiej, stosunkowo, bo to jest 2,55, to jest wyrzut do 25 gramów. Opisana jest niby fast, ale to jest taki bardziej moderate fast. Nie trzeba daleko rzucać, więc nie trzeba wędek długich, tak, takich 3-metrowych, czy tam nawet 2,70. Się wydaje, że bardziej będą przeszkadzać nam niż pomagać. Na pewno być może rzuty, nie wiem, czy będą o wiele dłuższe niż tą moją wędką. Natomiast tutaj wcale nie chodzi o to, żeby jak najdalej rzucić. Czasami chodzi o to, żeby zagrać tą przynętą, czyli ją tam gdzieś poszarpać, potłuczować. Więc im krótsza wędka, tym lepiej. Boleń bierze bardzo mocno, agresywnie i w zasadzie się sam zacina. Coś takiego podobnego do balony chyba, nie? Wiesz co, tak i nie. Bo czasami rzeczywiście jest mocny atak, jest bardzo mocne branie i przynętę sam sobie wbija w pysk. Natomiast czasami, to nawet dość często, trzeba reagować na to branie i wciąć. No, dzisiaj był też taki przypadek, że widać, że ewidentnie boleń nie wcelował pyskiem i gdzieś tam w okolicach pyska by miał zapięte kotwice. Tak? Więc mocna reakcja na to branie jest niezbędna. Czasami rzeczywiście, jak uderzy z impetem, to tylko trzymamy wędkę, żeby nam nie zabrał i wychodzi, wysnuwa się linka z kowrotka. Ale w większości przypadków trzeba to, na to zareagować. Jak boleń wziął i żeśmy holowali tego bolenia, to żeśmy wychodzili na brzeg. Myślisz, to jest taka zasada, tak powinno się robić, czy raczej go podbierać? Nie wiem, ja robię, nie noszę podbieraków i po prostu tak działam, nie? Nie biorę do ręki też bolenia w wodzie stojąc, bo to może się skończyć przykrą niespodzianką w postaci kotwicy w łapie, a to nie jest przyjemne. Miałem już tak kilka razy, więc nie polecam. Ważna rzecz też przy odpinaniu boleni od
żeby mieć szczypce, bo jest dość energiczną rybą i potrafi przy wyjmowaniu, a szczególnie palcami, majdnąć się, wbić nam woblera w palec, a to nie jest przyjemne. No ale na czym ten boleń wtedy żeruje? Co żeruje? Na pewno na szprocie. Mhm. To jest niewątpliwie teraz te były szprotki. No, kolejny spław bolenia. Daleko od brzegu niestety. Też coś uciekło. Na pewno na szprocie, na pewno na jakichś tubisach, bo to się pojawia. No i przede wszystkim po tarle belony, kiedy się wylęgnie ta młoda belona, to na tej belonie żerują. Mhm. W tym roku nie zaobserwowałem takich ławic. W zeszłym czy tam poprzednich latach w Orłowie były takie piękne, piękne ławice tej małej belony 5-centymetrowej i to było widać, że ostro bolenie tego spilnowały.